Czas dobrze wydatkowanych środków z Unii Europejskiej i ogólnego rozwoju regionu, czy może czas stagnacji, afer i nieudolności zarządu województwa i marszałka Olgierda Geblewicza? Słuchając polityków koalicji i opozycji, można odnieść wrażenie, że żyją oni w zupełnie innych miejscach i w innej przestrzeni. Kończąca się kadencja sejmiku to czas podsumowań, a ocena ostatnich 4 lat nie jest łatwa. Według marszałka Andrzeja Jakubowskiego to był czas przede wszystkim dobrego wydatkowania środków z Unii Europejskiej. Dobrze wykorzystane środki unijne przede wszystkim i co jest najważniejsze, dobrze przygotowany program operacyjny na kadencję następną, gdzie mamy olbrzymie środki, większe niż w tej, która była, bo już dlatego tak mówię, że 2014 już się zaczął, jesteśmy w trakcie negocjacji z Komisją Europejską. Założenia są takie, żeby w tym roku już te negocjacje zakończyć, od przyszłego roku wystartować z konkursami. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego zwrócił uwagę przede wszystkim na rozwój turystyki i rolnictwa. Turystycznie stajemy się coraz bardziej atrakcyjni i konkurencyjni, a rolnicy również nie mają powodów do narzekań. Udało się bowiem zlikwidować wiele problemów. Stabilizacja rynków cukru, ziemniaka, mleka. To też pamiętajmy, że jeszcze niedawno mieliśmy problemy z demonstracjami rolniczymi właśnie w tych sektorach. Teraz jak gdyby tego nie ma. Jest nowy PROW, nowe na przetwórstwo, jest też na modernizację. To, co się w naszym województwie udało i teraz jeszcze na tej końcówce doposażyć naszych rolników, to uważam, że duży skok. To była ta strona optymistyczna i chwaląca ostatnie lata. Entuzjazmu polityków PO i PSL nie podzielają bowiem ani PiS, ani SLD. Według Dariusza Wieczorka to była kadencja stagnacji, podczas której nie udało się załatwić dla regionu nic specjalnego na szczeblu rządowym. Zapowiadana ekspansja inwestorów również nie miała miejsca. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, co samorząd województwa podjął? Jaką uchwałę podjął, którą, nie wiem, Pan pamięta, mieszkańcy pamiętają, była to uchwała, która rozwijała nasze województwo. Pewnie niczego byśmy na ten temat nie mogli powiedzieć. Być może właśnie oprócz sesji związanej z terenami stoczniowymi, to było takie wydarzenie istotne, wspólna sesja Rady Miasta Szczecin i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W ocenach jeszcze ostrzejszy jest Paweł Mucha, radny Sejmiku z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Kadencja bardzo dużej bufonady i arogancji ze strony zarządu województwa, natomiast kadencja nierozwiązanych problemów regionu. Kadencja, w której jesteśmy ciągle w czołówce w Polsce, jeżeli chodzi o bezrobocie, to jest kadencja zmniejszającego się udziału województwa w produkcie krajowym brutto, to jest kadencja nierozwiązanych problemów gospodarczych regionu, to jest kadencja, kiedy te wskaźniki społeczno-gospodarcze wskazują, że ten zarząd sobie nie radzi. Politycy opozycji przypominają także o aferze w zachodniopomorskim zarządzie melioracji i urządzeń wodnych, która wybuchła kilka miesięcy temu. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada.